Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, a to jest specjalna seria Pytania od widzów, w której odpowiadam na wasze pytania. Wiele pytań padło dotyczących zanęty, więc postanowiłem, że nagram taki specjalny odcinek, bardzo ogólny, w którym będzie dużo informacji odnośnie nęcenia, odnośnie zanęty. No i oczywiście, co najważniejsze, podam wam taką, myślę, że idealną zanętę na duże karpie, na karpie 40+. Gdzie na tej zanęcie, na jednej dniówce, myślę, że jesteście w stanie kilka 40-kilowych karpi złowić. No przynajmniej dwa to bez problemu, albo już takie podchodzące pod 40. I żeby nie być gołosłownym, moi drodzy, to zaraz wam to oczywiście wszystko pokażę, ale po kolei, bo pierwsze najważniejsze pytanie. Nagrywam ten odcinek, moi drodzy, 1 września, czyli dwa dni po tej aktualizacji, która weszła 30 sierpnia. I od razu odpowiedź na wasze potencjalne pytania. Tak. Ta zanęta, właściwie te dwie zanęty, które dziś wam pokażę, jedną już znacie, bo była 3 tygodnie temu publikowana. Dziś pokażę wam drugą zanętę, moim zdaniem troszeczkę lepszą, ale to też zaraz wam powiem, czym one się różnią. Obie zanęty, moi drodzy, po aktualizacji jak najbardziej działają. A jako dowód pokażę wam nagranie dosłownie, które... no, nagranie mojej siatki i to, co mam w siatce w tej chwili. To jest moje nagranie sprzed dosłownie 2 dni. Nawet chyba nie. Zobaczcie, co mi się tu udało, moi drodzy, osiągnąć. Aż musiałem wam tą siatkę nagrać i pokazać, bo naprawdę bardzo fajne sztuki tutaj wpadły fajne karpie albinosy, gdzie rekord pobiłem 35 kg albinos. No i przede wszystkim trzy, moi drodzy, 40 spokojnie wpadły w tej siatce, jak widzicie. Także takie oto nagranie dla was. Mam tej siatki, no na pewno, no 3,40, 40, 40, 40,4, 4, znaczy 400, 40, 500, 41, 500. Także piękne nam tutaj te okazy wleciały. A tymczasem, moi drodzy, już wam pokazuję, co w tej siatce obecnie, kiedy nagrywam dla was odcinek, się mieści. No to już jest w ogóle chyba sztos. Zobaczcie, 29, amur, karp, 30, karp. 31, amur 32, karp 30, prawie 3, amur 33,5, gdzie amury są 37 rekordowe, karpie też są gdzieś koło 37 rekordowe tutaj na Weeping Willow. Karp albinos 34 prawie, gdzie tak samo karp albinos jest rekordowy chyba 37. Karp nagi 35 prawie, 36, znowu albinosa trafiłem, tutaj pobiłem swój rekord osobisty, kochani. No idziemy coraz dalej, 37 nagi, 38, 39, 39, 39, 39 i 41. Więc jak widzicie, no akurat w tej konkretnej siatce, no mam tylko jedną 40, jak sami widzicie, złowioną na kukurydze. Ale no te 39, no to robią, myślę, wrażenie i no praktycznie chyba każdy z was się zgodzi, że no podchodzą pod prawie 40. Nie? Także no nie można narzekać na taką siatkę, moi drodzy. Oczywiście, jakby ktoś chciał tutaj kwestionować, czemu mam same unikaty, to od razu wam mówię, że medale po prostu z siatki wypuszczałem, bo ja często tak robię, że robię sobie wyzwanie, żeby zapełnić siatkę samymi unikatami. Kto mnie zna, to wie, że to nie jest żadna tutaj jakaś nowość. Także, moi drodzy, tu jak widzicie, ta zanęta działa. I teraz kolejna rzecz, no bo publikowałem 3 tygodnie temu zanętę, która, podkreślam, też nadal działa i jakby też z niej korzystam, też ją testowałem. Dziś pokażę wam zanętę, która jest według mnie lepsza od tej poprzedniej. Różni się tylko jednym szczegółem. I czym one się tak naprawdę różnią? No to też już wam śpieszę z informacją, moi drodzy. Różnią się dwoma rzeczami. A mianowicie, ta pierwsza zanęta, ta sprzed 3 tygodni, mówię oczywiście o dacie publikacji odcinka, zaczyna działać z opóźnieniem lekkim, czyli od razu nie działa tak natychmiast, tylko działa z lekkim opóźnieniem, no i działa dłużej. Jeśli chodzi o zanętę, którą pokażę wam za chwilkę, no to ta zanęta działa praktycznie natychmiast, działa od razu, ale co za tym idzie, działa krócej. I co rozumiem przez słowo krócej? No słuchajcie, tak maksymalnie do 1,5 godziny czasu gry, no zazwyczaj jest to około godziny z małym hakiem, jak kończycie nęcić. No ale efekt jest tego taki, że spokojnie te 200 kilo jesteście w stanie na spocie, myślę, że wyciągnąć. I w przypadku tej zanęty, czy tej poprzedniej, obie mają wspólny mianownik, a mianowicie taki, że
No myślę, że tak gdzieś maksymalnie 50 minut czasu gry i siatkę jesteście w stanie zapełnić bezproblemowo. Także moi drodzy, to jest jeśli chodzi o różnicę między zanętami. Już wam tą zanętę pokazuję i przy okazji oczywiście wam pokażę, bo po aktualizacji na szczęście naprawili jedną rzecz i to też jest rzecz ważna, moi drodzy, z zanętami. Jak widzieliście mój poprzedni odcinek o zanęcie, to pokazywałem wam i tam był wtedy problem, bo trzeba było te wszystkie zanęty, te składniki kasować i na nowo wrzucać, bo jak nawet było czerwono, to no nie uzupełniało się, nie dało się zamieszać. A w tej chwili to po prostu jest zapamiętane i jeżeli mam oczywiście Tutti Frutti, no akurat go nie mam, moi drodzy. No ale załóżmy, wyobraźcie sobie, że mam, tak? Jeżeli miałbym Tutti Frutti, wystarczyłobym, że dwa razy bym na nie kliknął i tu by mi się dodało tyle, ile mam w przepisie. Czyli dodałoby mi się, dwa razy klikasz na Tutti Frutti, tu się ono dodaje automatycznie, tak? Te 60 gram. No i w tym momencie oczywiście już nie jest na czerwono, tylko jest na biało. Te, jak widzisz, same się dodały. Karp Rivala nie musiałem na nowo dodawać, bo sam jakby z automatu mi wyciągnęło. Tak samo Big River in Brimera, czy Grand Fish Feedera. I właśnie, to jest ten przepis, to jest ten cały, ta cała sekretna nasza zanęta. No jestem tu po łowieniu, także już mam, widzicie, no braki trochę w ekwipunku, bo wszystkie zanęty po prostu powykorzystywałem. No ale wyobraźcie sobie, że nie mam, zresztą i tak nie będę tej zanęty mieszał, bo już skończyłem łowić, ale czyli tak, Carp Rival 1500 gram, Big River in Brimer 500 gram, Grand Fish Feeder 500 gram i nie sugerujcie się nazwą Carpie Delta, od razu wam mówię, chociaż ta zanęta wzięła się z Carpie Delta, nie? Tutaj kolejność w sumie nie ma znaczenia, no CSL 60, Tutti Frutti 60 i Sweet Kurcian 30, 60, przepraszam, 60, czyli każdego po 60, ja to zazwyczaj w innej kolejności robiłem. Ale jak widzę, to nie ma większego znaczenia. Ale jak już byście bardzo chcieli co do kolejności to zachować, to CSL powinien być na dole, Sweet Kurcian do góry, no, znaczy po środku, a Tutti Frutti na samej górze. I tak samo tutaj też odwrotnie mogłoby być. Jeżeli już chcecie, to waszym zdaniem ma to znaczenie. Ja zauważyłem, że nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o duże ryby. Po 236 każdego ze składników. Jeśli tutaj faktycznie będzie wam brakowało, to mogę akurat wam na przykładzie hempcorna pokazać, bo go mam. Zobaczcie, jak to działa w tej chwili, ta mechanika gry. Klikasz dwa razy, automatycznie tutaj się pojawia ta liczba, która ma być. Robisz dodaj i zobacz, już się robi białe. I tak samo zrobisz z Olica Kepea, bo przypuszczam, że też mam. No, także mi tu tylko Tutti Frutti do szczęścia brakuje i bym zamieszał. Ale ten mechanizm gry został po prostu po aktualizacji naprawiony. I co, tak jak mówię, bardzo ważna informacja. Te zanęty obie działają. Czym się różni właśnie, jeśli chodzi o składniki, ta zanęta? To się różni Grand Fish Feederem 500 gram. W poprzedniej zanęcie, którą wrzuciłem na kanał, był Catfish Destroyer 500 gram. I tylko tym jednym składnikiem się różniło. Gramatura, wszystko jest to samo, tylko po prostu inny składnik. Widocznie ten Grand Fish Feeder wpływa na to, że ta zanęta szybciej działa i krócej działa. Natomiast działa też... zmiana tego składnika sprawi, że po prostu więcej takich, no, dużych ryb będziesz łowić, nie? Także to jeśli chodzi o to, moi drodzy. I teraz było też takie pytanie, jak nęcić, jakie są sposoby na nęcenie? Także moi drodzy, sposobów jest kilka. To też pytaliście w komentarzach i już wam mówię, jak nęcić. To zależy właśnie od wykresu brań. Pozwolę sobie, no dobra, no tak będziecie lepiej widzieć, myślę. Moi drodzy, ja dzisiaj, słuchajcie, zacząłem łowić słońce. Nie będę jakby się rozwodził na temat tego chmura słońca, bo to macie w poprzednich odcinkach, to był odcinek na ten temat. To sobie po prostu wróćcie i obejrzyjcie, bo tam wszystko jest. Ja tutaj tylko chcę powiedzieć na przykładzie tego dnia w słońce, w który potestowałem. Zaczynałem, moi drodzy, łowić dzisiaj akurat tutaj robiąc te testy o godzinie 5 rano, tak? I od razu ktoś z was może powiedzieć, no jak to, przecież 5 rano, taki słaby wykres, czemu nie łowisz, nie wiem, od 11, od 13? A już wam odpowiadam, moi drodzy, bo wbrew pozorom, jak zaczynasz łowić o 5 rano na pewnym fajnym spocie, to też macie w odcinkach, to jest w stanie wpaść wam tak duża 40, że pobijecie rekord osobisty. Spróbujcie, potestujcie, polecam. No i właśnie, dwa sposoby, właściwie trzy rodzaje nęcenia. Pierwszy sposób, jeśli jest to taki wykres brań, że jest to 5 rano czy 7 rano, tak, jest to no, bardzo niski wykres brań, no to, moi drodzy, robię tak, że mieszam zanętę, wrzucam całą zanętę do wody, tak jak leci, czyli no te całe tam 4-7 kilo, tak?
wrzucam do wody, później wrzucam wędki, no i sobie łowię, nie? Ewentualnie, jeżeli chcecie bardzo mocny rekord pobić, to jest opcja numer dwa. Druga wersja nęcenia to jest wersja hardkorowa, bym ją nazwał, wersja, która w ogóle się nie opłaca, ale jeżeli chcecie spróbować pobić rekord, szczególnie tutaj rankiem, bo nie jesteście w stanie tego zrobić w czasie szczytu, to od razu wam mówię, nie dacie rady, ale tak rankiem, czyli właśnie w tym szczycie od 5 do 7, czy tam od 7 do 9, zależy jaki spot wybierzecie, to robicie coś takiego, moi drodzy, to jest druga opcja nęcenia, podkreślam, hardkorowa, wrzucacie całą zanętę do wody, wrzucacie wędki, po czym jeszcze cały czas, jak tylko wrzucicie wędki, mieszacie po raz kolejny tą samą zanętę i donęcacie tą zanętą, tak? I od razu chciałbym wam tutaj powiedzieć taką uwagę, jakby ktoś z was wpadł na taki pomysł, taki szalony pomysł, że skoro obie moje zanęty działają, a różnią się jednym składnikiem, to raz wrzucić jedną, później donęcać drugą, albo nęcić na dwie jednocześnie, od razu wam powiem, że to nie zadziała i będziecie no bardzo rozczarowani. Nie wiem, dlaczego tych zanęt dwóch ze sobą połączyć nie można. Także jakby ktoś zadawał takie pytanie, miał taki pomysł, żeby mieszać zanęty, nie. Jeżeli już robicie taką opcję, że wrzucacie całą zanętę, wrzucacie wędki od rana i donęcacie, to w obu przypadkach ta zanęta musi być identyczna. Czy to z Grandfish Feederem, czy to z Catfish Destroyerem. To już sobie możecie potestować. Ja na obu takie manewry, że tak powiem, robiłem i też bardzo fajne. Zresztą, moi drodzy, tak szczerze, to ta 40, która mi tu siadła, wczesny ranek, to wsiadła mi jakoś po 5 rano właśnie. Jak sami widzicie, wczesny ranek, tak? Tutaj nagi ten 39 też mi wpadł wczesnym rankiem, tak? Także, jak sami widzicie, to nie jest tak, że wykres brań... Oczywiście, tych brań macie mniej i wędki wam tak nie szaleją, ale dzięki temu jesteście w stanie naprawdę przyzwoity okaz wyciągnąć. No i opcja trzecia nęcenia, sposób nęcenia numer 3, to jeżeli to już jest na przykład godzina gdzieś 11, idziecie czy tam 13, czy południe, idziecie sobie pod wierzbę, polecam wam gdzieś w tych godzinach przynajmniej iść pod wierzbę, ona wtedy najlepiej oddaje, to moi drodzy, opcja trzecia, którą stosuję, jest taka, że rzucacie 5 rakiet do wody, dosłownie koło 5 rakiet, może max 6, ale polecam koło 5, wrzucacie wędki i cała reszta, która zanęty zostaje, tam 3-8 kilo, czy nie wiem ile jej tam będzie, 3-9 kilo, wszystko ładujecie już w czasie, kiedy te wędki są we wodzie. W międzyczasie oczywiście już łowicie i już donęcacie. Jest to też opcja spoko. Czyli tak bym wam to podsumował. Czyli albo cała rakieta do wody w przypadku ranka to oddaje i później wędki. No w przypadku szczytu też tak możecie, moi drodzy, zrobić, że wrzucacie całą zanętę do wody i później wędki już sobie łowicie. Natomiast co do tej wersji, żebyście w czasie szczytu mieli zrobić taki manewr, a też to testowałem i też to sprawdzałem, że wrzucacie całą zanętę do wody, że wrzucacie wędki i że jeszcze drugą zanętą donęcacie, znaczy tą samą zanętą, ale jakby drugą porcją, to wam nie przejdzie w czasie szczytu, bo będziecie mieli tyle brań, że nie będziecie w stanie donęcać. To od razu chciałbym wam też powiedzieć. No i oczywiście odnośnie zanęt, moi drodzy, bo tutaj to może pokażmy sobie w sklepie, chociaż jestem na łowisku, musiałbym z niego raczej wyjść, bo wydaje mi się, że tutaj za wiele nie jest dostępne, bo wy pytaliście odnośnie zanęt, tak? Czy jest sens łowić, na przykład nęcić na inne ryby? To ja wam powiem tak. Ja nęcę tylko, i to powiem wam, co ja robię, a każdy z was robi co innego, tak? Ja nęcę tylko i wyłącznie na karpie. I generalnie na karpie na Whipping Willow. Jeżeli oczywiście chciałem pobić rekord, to poszedłem i tą samą zanętą, którą wam przed chwilą pokazałem, dlatego też ona wzięła swoją nazwę od zanęta Delta, również nęciłem na Delcie. Natomiast na Delcie nie opłaca się nęcić, to od razu wam powiem. Jeżeli tylko chcecie rekord pobić, spoko. Natomiast nie testowałem póki co innych zanęt, bo jest ich cała masa, wiecie, tu można by naprawdę się bawić, tych zanęt wymyślać, przecież ja wam pokazałem dwie zanęty, które są skuteczne, a przypuszczam, że jeszcze będzie ich może z 5 albo z 8. Każdy z was ma inną zanętę, jeśli wam ona się bardziej sprawdza, ale przetestujcie moją, dajcie znać, czy w tak koło 50 minut jesteście w stanie na tej zanęcie siatkę zapełnić. Mi się to bez problemu po aktualizacji udało. Czy kilka czterdziestek, czy przynajmniej dwie czterdziestki wam do siatki siadły.
Jeśli chodzi o te wszystkie inne zanęty, ja ich naprawdę nie testowałem, bo zobaczcie, jest tego cała masa i tu by można się bawić. Oczywiście jakieś tam miałem jeszcze kombinacje z tym właśnie Giant Octobusem, czy tym X-Flaurem. No tam kombinowałem, oczywiście, że tak. Kiedyś możemy się, słuchajcie, pobawić i nawet na żarty może zrobić sobie takiego live'a i się pobawić z zanętami, przedziwnymi kombinacjami, ale to podkreślam bardziej na żarty. Może z tych żartów wyjdzie coś fajnego i coś, no nazwijmy to, produktownego. Natomiast odnośnie pytania, czy jest sens nęcić na inne ryby, no to ja bym to pytanie troszkę odwrócił, bo takie pytanie też ktoś z was zadał. No to odwrócę to pytanie, a jakie ryby chcesz nęcić? No bo no co, no przecież nie pójdziemy, moi drodzy, przykładowo od początku. Samotna gwiazda, no co byśmy mieli na samotnej gwieździe nęcić? Nawet teraz, gdybym na tym levelu miał wejść na samotną gwiazdę, co ja bym tam miał nęcić i po co? Czechy, leśna willa. No tu wam powiem szczerze, pewnie zrobię taką szaloną i głupią rzecz i może zrobię to po nagraniu tego odcinka, ale to zrobię bardziej dla beki, dla humoru, że wejdę na leśną willę, zanęcę i pozakładam kukurydzę, groszek i tak dalej i zobaczę, czy pobiję rekord. Ale to tylko w ramach, wiecie, może takiego odcinka z humorem, nie? I wy znacie, że to będzie taki dystans z mojej strony. Ale no jaki jest sens tak naprawdę na leśnej willi nęcić? No nie ma sensu. Później masz przykładowo, no bardzo ładnie ci biorą na Skalnym Jeziorze chociażby te łososie, tak? Czy te... No jaki jest sens? No jaki jest sens? No nie ma żadnego sensu nęcić. Później macie co? Szczupaki na emeraldzie. No moi drodzy, no szczupaki tak ładnie biorą na emeraldzie, że tam nie ma najmniejszego sensu nęcić, tak? Zresztą czym i po co? Także ja wiem, że niektórzy z was może na sumy nęcą, no ale co, jak ja teraz pójdę na rzekę Maron... No nie będę nęcił, moi drodzy, nie. Więc ja po prostu mówię swoje zdanie. Możecie podzielić się w komentarzach, czy nęcicie na jakieś inne ryby. No ale co, na delcie chcielibyście na przykład też przykładowo nęcić na jesiotry? No to nie ma najmniejszego sensu, bo sami wiecie, że te jesiotry przy przesuwaniu czasu bardzo, bardzo fajnie biorą, tak? Także tutaj, no... Nie ma sensu nęcić. Moim zdaniem jedyne, co jeszcze się opłaca nęcić, to są to po prostu tylko i wyłącznie karpie. I to są karpie na Anglii, na Weeping Willow. Mimo, że ta zanęta, którą jeszcze raz wam na końcówkę pokażę, mimo, że ta zanęta naprawdę fajnie, słuchajcie, oddaje na delcie. Ja wczoraj, słuchajcie, na delcie złowiłem na tą zanętę 32 kilo karpia, moi drodzy. I dziwię się, czemu mnie w topce nie ma. Paradoks jest taki, że na drugim kącie złowiłem 31 karpia, jestem chyba na pierwszym miejscu, bo po prostu wszedłem sobie na drugim kącie się pobawić, zobaczcie. No, tutaj mi nawet... A nie, albinosa mi zaliczyło, okej, okay, albinosa mi zaliczyło do topki, ale a propos delty... Tylko tak jak mówię, ja cały czas wam podkreślam, że nie ma sensu na delcie, nie opłaca się na... O, widzicie, to jest akurat moje drugie konto, nie zmieniłem nazwy, kiedyś miałem taką nazwę. Też od Jukena, zobaczcie, prawie 32 kilo złowiłem, jestem pierwszy w topce, no ale 32,5 kilo złowiłem na tym koncie, nie mam pojęcia, czemu mnie w topce nie ma, ale to już nie jest odcinek na temat topki lub nie. Także reasumując, jeśli chodzi o zanęty, różnią się, obie zanęty według mnie są spoko, czyli albo Grand Fish Feeder, albo Catfish Destroyer, tak? W takich proporcjach, czyli 1500, 500, 500, 60, 60, 60, 236, 236. Druga rzecz, fajnie to się teraz naprawiło, więc tak jak mówię, tylko klikacie, no tutaj wam już nie pokażę, bo nie mam tutti frutti, no nie będę na sklepie na łowisku kupował, bo to nie ma sensu. Natomiast tylko klikacie, przepis się zapisuje i to jest poprawione i to jest super, czyli to jest taki update i też wam to pokazuję, bo w moim odcinku sprzed 3 tygodni wam pokazywałem, jak radziliśmy sobie wtedy, kiedy to jeszcze było zepsute, tak, musieliśmy jakoś sobie radzić. Sami wiecie, że to nie działało i trzeba było wszystko na nowo wrzucać. W tej chwili jest spoko. Pozdrawiam kolegów z klubu, bo widzę, że tu cały czas łowią. Mamy klub własny, moi drodzy, ale niestety nie jestem w stanie póki co nikogo przyjąć, bo jest klub pełny. Aczkolwiek tych z was, którzy są na kanale aktywni, którzy komentują, którzy są po prostu... Będę chciał wam też pomagać i was dołączać do klubu, także będę obserwował, kto tam nie jest aktywny i będę wymieniał. Także to, że teraz nie możesz się dostać do klubu, to nie znaczy, że cię nie przyjmę. A może też Fishing Planet to zaktualizuje i będzie na przykład 50 osób w klubie. Ale to tak poza tematem, nie? Także ta zanęta na pewno oddaje. Daj znać w komentarzach, proszę, potestuj. Możesz się ze mną taką informacją podzielić. Czy ta zanęta, którą dałem 3 tygodnie temu z tym
Catfish Destroyerem. Znaczy wy już pisaliście w komentarzach i na łowisku, że wam oddaję i że fajnie da się siatkę zapełnić. Ale pokazuję wam, zmieniacie jeden składnik na Grandfish Feedera, wszystko, cała reszta pozostaje taka sama. Jestem ciekaw, czy trafią wam się dwie, trzy, a nawet i życzę wam czterech. Może by był rekord jakiś, moi drodzy. Życzę wam nawet i cztery czterdziestki w jednej siatce. Serio wam tego życzę z całego serducha i życzę wam pobicia swoich rekordów. No tutaj to, co złowiłem, to akurat nie jest jakiś tam, wiecie, wielka czterdziestka, no... Nie jest super mała, ale nie jest wielka. No ale powiedzmy, że te 30, 38, 37 i ten albinos 36, czyli no te powiedzmy, że nadrabiają, nie? Także można powiedzieć, że takich dużych ryb to złowiłem 7, nie? Jak dobrze widzę. Także jak widzicie, zanęta działa. To jak nęcić, to wam powiedziałem. Mówię, sposobów jest kilka. To już tak naprawdę... Ja nie mam swojego ulubionego sposobu na nęcenie, tak już podsumowując, no bo podałem wam trzy sposoby i wszystkie trzy stosuję, moi drodzy. Wszystkie trzy sposoby testuję, ale to zależy od danego dnia, bo jeśli nie chce mi się stać i tą wędką tak rzucać, wiecie, na tym łowisku jak taki debil, jeszcze mogę wam na koniec dla wytrwałych, którzy zostali, mogę wam, moi drodzy, jeszcze na koniec markery pokazać. Aha, bo ja tutaj jeszcze mam wędki rozłożone. No dobra, tak się będę już stąd zwijał, ale... Pokażę wam na tą zanętę konkretną, jakie ryby wyciągnąłem. To sami ocenicie, bo poza oczywiście siatką, którą wam pokazałem. I sami widzicie, tutaj też nie trzeba mieć owoców, jak ja, bo ktoś by chciał powiedzieć, że no łowisz takie duże ryby, bo masz pewnie wielkie haki. Teraz mam 13 haki, okej, okay, bo jeszcze nie mam levelu na 14, ale słuchajcie, ja te duże ryby 40 plus na tej zanęcie łowiłem bez problemu na hakach 10-0 i na kukurydzy, na groszku. Tutaj mam wyjątkowo, widzicie, nasiona drzew kauczukowych, tak? Ale jakbyście tak się przyjrzeli dobrze po tych moich markerach, tylko tu jest, kurczę, szkoda, że tego jeszcze bliżej nie można zrobić, bo jak jest kilka markerów obok siebie, to no dobra, o, może się uda? Chciałem wam pokazać. Kukurydza, sami widzicie, 41 wleciał na kukurydzę. Tu ja sobie chyba sam mark, a nie, 31 albinos, to akurat jakiś mały. Tam będzie F1. No i tutaj zobaczcie, tutaj mamy jeszcze fajne też takie okazy. Zobaczcie, co tu nam się fajnego potrafiało. Także to nie jest tak, że tylko na te owoce, że tylko wyższy level. Oczywiście, no gdzieś tam na owoce też, jak widzicie, trafiłem. To nie jest, że nie. I też czekałem na te owoce, jak każdy z nas, ale uwierzcie mi, że fajne okazy, fajne czterdziestki, spokojnie możecie też, o proszę bardzo, na kukurydzę bez problemu złowicie. Także tu nie musicie wcale mieć słodka kukurydza, proszę bardzo, jak na unikatowy karp 32,8. Nie jest może jakiś super gigant, no ale to już jest coś, nie? No tutaj akurat mam nasiona 37, ale to sobie chyba marker w ogóle wysłałem z poprzedniego konta, wiecie? Bo to chyba rok temu było. To nie, to akurat, bo tak, wysłałem sobie markery, żeby z wami się podzielić i to też jest z poprzedniego konta. Bo to na pewno nie są moje markery. Z tego, co pamiętam. Tutaj już wam więcej chyba nie pokażę. No widzicie, mam nawalonych tych markerów, ale tutaj mam jeszcze tutaj swoje. Tu. Także jak widzicie, na kukurydzę, na groszek też bez problemu. Oczywiście, jeżeli macie owoc palmy, no to takie okazy wam fajne będą wpadały i to niestety kamu, widzicie. No ja też czekałem na ten level. Także macie motywację, moi drodzy, jak macie niski level, stosować zanętę, łowić na cytrusowe kulki tonące, łowić na kukurydzę, słodką kukurydzę, na groszek, levelować, jak najszybciej wziąć te większe haki i te... Owoce chyba są od 60 levelu dostępne. Teraz chyba nie mam jak sprawdzić, będąc na łowisku, ale chyba, chyba jakoś od 60 levelu już są te owoce dostępne. Także to też, uwierzcie mi, że zlatuje, nie? I takie 40 zaczną wam wpadać, ale spokojnie też 40 chwycicie na kukurydzę. Także ja, moi drodzy, stąd już wychodzę, siatkę wam pokazałem, zanętę wam pokazałem, powiedziałem jak łowić. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania jeszcze do zanęty, to możecie dopytać, gdybym czegoś zapomniał powiedzieć, ale myślę, że chyba wszystko, co najważniejsze związane z zanętą, powiedziałem i tak na koniec, tak jak mówię, no nie ma sensu moim zdaniem nęcić na inne ryby niż karpie. Ja przynajmniej nie nęcę, a no nie sprawdza mi się, to szkoda kasy, wiecie. Tu macie ekspić, tu macie zarabiać, także no szczupaki nie będziemy nęcić, no bo... Znaczy kiedyś dla beki możemy taki odcinek zrobić, no wiecie, mnie taki pomysł może do głowy wpaść, że kiedyś dla beki coś tam wymyślę, ale na razie nie przewiduję. Jedynie co, to może właśnie
dla beki pójdę sobie na leśną willę i zobaczę, jakiego rekordowego karpia mi się przy nęceniu uda złowić. Także dzięki wam, moi drodzy, za dzisiaj. Jak macie oczywiście jakieś pytania, jeszcze będą dwa odcinki nagrane, które wam obiecałem, o haczykach, o innych rzeczach, bo też mieliście różne pytania, więc to będzie spokojnie. A jak macie jakieś pytania, to śmiało oczywiście piszcie w komentarzach, bo to jest seria pytania od widzów i jak najbardziej na wasze pytania odpowiadam. Także trzymajcie się, moi drodzy, wszystkiego dobrego dla was. Do zobaczenia na łowisku, no i w kolejnych odcinkach. Trzymaj się, cześć.